No i jesteśmy na finiszu gali The Warriors MMA drugiej edycji. Jeszcze raz gratuluję za imprezę. Jak wy w ogóle oceniacie to, co dzisiaj się tutaj wydarzyło? Na razie dobry wieczór w ogóle wszystkim. Na razie jesteśmy jeszcze w szoku. Ja straciłem głos po walce naszego zawodnika. Byliśmy na narożniku. No myślę, że gala się udała, oprócz jakichś tam małych niuansów, które wiadomo zdarzają się w życiu. No i w sumie oprócz sytuacji, w której wydamy oświadczenie, prawda, jednej walki, która się nie odbyła, ale to wszystko będzie w naszych social mediach i tak dalej. Co więcej mogę powiedzieć? No. Nie odbyła się z waszej winy, nie tak? Nie z naszej winy, dlatego my będziemy wyciągać z tego konsekwencje na pewno prawne. No i tyle, no. A jeśli chodzi o galę, no to będziemy musieli sobie ją zobaczyć, bo z tej gali nie mamy nic praktycznie, bo cały czas biegaliśmy gdzieś tutaj, załatwialiśmy. Mijaliśmy się w korytarzu bardzo często. Damian, zapytam, jak ty oceniasz poziom walk, bo od tego zacznijmy, bo to jest to, co jest najważniejsze dla kibiców, czyli czy wszyscy zawodnicy spełnili pokładane nadzieje, bo mieliśmy naprawdę tutaj mega kartę, tak mogę powiedzieć. Jak już ktoś zapozna się z tą kartą walk, to będzie wiedział, że to była naprawdę mega karta. Więc tak, przede wszystkim nie widziałem wszystkich walk, a te, które widziałem, moim zdaniem były bardzo dobre walki. Mogę na przykład wymienić Doriana i Kamila, gdzie mnóstwo rzeczy się działo i w stójce, i w parterze cały czas gdzieś tam był przemiał. Jeden z to był pozycję, raz jeden, raz drugi. To samo było w walce Pytlok-Matysiak. Też cały czas była akcja, cały czas się coś działo. Wcześniej chyba walka wieczoru, co? Czy nie? Ona była dobrze medialnie też nakręcona, dużo ludzi czekała na tą walkę. Co widziałem, że chcieli wskakiwać tutaj praktycznie, z trybun zeskakiwać i po prostu pomagać swoim zawodnikom. Dokładnie. No, walka była bardzo dobra. My chcemy takie walki robić, tak chcemy mniej więcej tym samym poziomem zawodników ze sobą splatać. Pierwsza edycja była dobra, druga, ja uważam, że te walki były też bardzo dobre, bardzo wyrównane przede wszystkim. A nie chcemy robić jakichś tam różnic między zawodnikami, tylko właśnie chcemy, żeby się bili, żeby było show. Powiedz, bo tutaj jeśli chodzi o samych zawodników, dużo klubów lokalnych i jak widać też zagraniczni goście dopisali i ludzie byli w szoku, że przyjeżdżają zawodnicy z Irlandii, przyjeżdżają zawodnicy z Ukrainy, też byli oczywiście przyjezdni i podnoszą ten poziom, tak? No mieliśmy tutaj Saszę Moise, który jest mistrzem świata, walczył w One Championship w Thai Fight i potwierdził dzisiaj, że no jest nieprzypadkowym zawodnikiem. No, tak jak mówiłem już w poprzednim wywiadzie, że stawiamy na rozwój federacji. Nie chcemy tylko tutaj zawodników lokalnych, chociaż wiadomo, że zawsze będziemy gdzieś tam do kilku walk ich brać. No, chcemy, żeby to było urozmaicone, prawda? No i żeby ten poziom jednak pokazywać. Dlatego no, niejednokrotnie sięgamy właśnie teraz już po zawodników z zagranicy. Tam był też zawodnik z Serbii bodajże, tak jak wymieniłeś, Irlandia, Ukraina. Także no, Mołdawia też dokładnie. Także nastawiamy na rozwój przede wszystkim i nie zamykamy się tylko na Polskę. Ja chciałem tylko jeszcze dodać, że akurat Sasza Moisa również walczył z mistrzem świata, tak? To było zawodnicy byli. Mateusz Białastach, świetny zawodnik. Obaj stójkowicze i no i dali dobrą walkę też, nie? Tam knockout był. Nie widziałem tej walki, więc dopiero jak zobaczę, to będę mógł się wypowiedzieć na temat tej walki. No tak, organizatorzy zawsze najmniej oglądają, bo mają najwięcej roboty, a roboty było dużo? No było bardzo dużo, staraliśmy się wszystko dopiąć na ostatni guzik, wiadomo, no przyczyny, znaczy różne rzeczy się dzieją przypadkowe, na które nie mamy wpływu, ale staraliśmy się z tym uporać, dlatego też no, mało nas tutaj było widać gdzieś siedzących i oglądających walki, musieliśmy gdzieś tam dopilnowywać tego wszystkiego, całego zaplecza, żeby każdy z widzów no, miał dobre show, prawda? To ja zapytam tak, żeby jak wy to robicie, że tak, Damian Jonak, tak, mistrz świata, Tomek Sarara, wielokrotny utytułowany zawodnik, Adrian Błyszyński, mistrz Babilonu, który dzisiaj tutaj był, Popek, który przyjechał z całą ekipą i widać było, że dobrze się bawił, kibice też go bardzo, bardzo fajnie przyjęli, Mini Mike, no nie wiem, nie chciałbym kogoś pominąć, bo naprawdę dzisiaj tutaj widziałem, Ufola też widziałem, no same gwiazdy i to zawodnicy też czynni bardzo. Jak się to udało zrobić? To wszystko dzięki naszym kontaktom. Znamy bardzo dużo ludzi w
Polsce i za granicą. To akurat ci tutaj, których wymieniłeś, no to bardzo wspaniali ludzie, którzy też nam pomagają w różnych rzeczach i tak dalej. Tak jak Paweł Tomczyk na przykład, któremu chcemy podziękować tutaj też w tym wywiadzie, bo to jest taki nasz, powiedzmy, anioł stróż. No bardzo, bardzo dużo rzeczy nam po prostu gdzieś tam doradza, pomaga. No i po prostu gdzieś tam... No i... Wiem, bo wczoraj całą noc z nim przegadałem, więc dzisiaj miał problem z wstaniem w ogóle, bo tak długo żeśmy gadali i po prostu wszystkie tematy przerobili i praktycznie on właśnie powiedział, że bardzo mu zależy na tym, żebyście się rozwijali. Czego jeszcze brakuje, żeby tutaj na takim Ochiach i na większe hale wyjść, czy raczej chcecie właśnie bazować na takiej publiczności, na takich, powiedzmy, eventach nie za dużych? My chcemy się rozwijać przede wszystkim, my chcemy promować zawodników zarówno lokalnych, jak i ogólnie zawodników z Polski. Nie chcemy poprzestać na laurach, tylko chcemy się cały czas rozwijać, więc na pewno będziemy gdzieś szukać większej hali. Nie wiemy jeszcze, czy w następnej edycji, czy gdzieś tam później, ale chcemy się rozwijać i chcemy to robić coraz lepiej, bo lubimy to. A sponsorzy ewentualnie do wymienienia, bo widzę, tak, okulary są stale obecne, to już chyba znak firmowy będzie, te okulary. Jeszcze jacyś sponsorzy wsparli Was? Bardzo dużo tych sponsorów, nie chcielibyśmy nikogo pominąć, więc na naszych social mediach są oznaczani na bieżąco i tak dalej. No wszystkim gorąco dziękujemy, bo przyczynili się i dołożyli cegiełkę do tego przedsięwzięcia. No i tyle, no. Nie mam teraz nawet listy tych sponsorów, a nie chciałbym kogoś pominąć. Dokładnie. To w takim razie tak. Gratuluję, chyba że chcecie coś jeszcze dodać. Gratuluję dobrego eventu. Czekam na trójkę, no bo myślę, że teraz już kibice będą rozpoznawać Waszą imprezę i będą wiedzieli o tym, że tu przyjeżdżają gwiazdy, tu są świetne walki i myślę, że każdemu polecam oczywiście obejrzenie eventu, można z otworzenia. Organizatorzy na pewno będą chcieli udostępnić później materiał. Ja chciałbym jeszcze podziękować tym wszystkim gościom specjalnym, naszym przyjaciołom, którzy tutaj przyszli, rodzinie, no i wszystkim osobom, które gdzieś tam przyczyniły się do tej gali. Tak, przede wszystkim rodzinie, bo musiały nasze partnerki, żona i moja narzeczona dużo znieść, bo dużo spotkań, gdzie dużo jeździliśmy i nas cały czas nie było w domu, ale jakoś to przytrzymały i no i za to im dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.